Jako Polaki, cebulaki. Znowu nam coś nie wychodzi. To jest ostatni autobus. Życie nam się wtedy zawaliło. Patrzcie, kogo znalazłyśmy w drodze powrotnej. Ale bardzo mi się kojarzy z filmami, które lubi mój tata. Jak się domyślacie, jak widzicie, tego już tutaj nie ma. I już miałyśmy atak paniki. Teraz mi nie uwierzycie, bo tego nie nagrałam. Witamy się z wami na kanale Ann Buffalo! I dziś robimy wstęp odwrotnie. Zazwyczaj to Ann jest Ann, a ja jestem Buffalo. Dzisiaj ja jestem Ann, a Ann jest Buffalo. Ponieważ Ann stwierdziła, że ja nagrywam wstęp, bo ona nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje, bo plan na dzisiaj był zupełnie inny. Mieliśmy wstać o 6. I ja o 6, tak mniej więcej 20, weszłam do pokoju Ann i powiedziałam: Ann, zmiana planu. Nie jedziemy do tego miejsca, do którego miałyśmy jechać, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo pada. Więc musimy jechać do innego miejsca, do którego miałyśmy jechać 2 dni później, więc uznałam, że zamienimy te plany i może to będzie miało jakiś logiczny sens. Tylko że jak już zaczęłam sprawdzać trasę, ponieważ nie byłam na to przygotowana, byłam przygotowana na to pierwsze miejsce, to się okazało, że jest jeden mały problem. Ponieważ w momencie, kiedy sprawdziłam Kakao mapę, okazało się, że będziemy tam jechać 2 godziny, więc w sumie całkiem nieźle, bo czasem z jednego miejsca do drugiego w Seulu można jechać 2 godziny, więc okej. Okay. Tylko że w momencie, kiedy włączyłam Naver mapę, to Naver mapa twierdzi, że będziemy jechać 4,5 godziny, co nam się w ogóle nie kalkuluje, ponieważ wtedy dojedziemy na samo zamknięcie tego miejsca i raczej go nie zwiedzimy. Więc wstałyśmy troszeczkę później, zrobiliśmy sobie jeszcze 1,5 godziny drzemki, ale potem uznałam, że to chyba był beznadziejny pomysł, biorąc pod uwagę, że właśnie nie wiemy, co nas czeka, jeżeli chodzi o ten transport. W internecie jest mnóstwo wycieczek do tego miejsca, takich zorganizowanych, gdzie one są super szybkie, macie autokar, więc dojedziecie na miejsce, a tutaj my uznałyśmy, że my, jak to my, po prostu pójdziemy po kosztach i dojedziemy tam same. Zamiast za $50, to dojedziemy za 5. Także ruszamy, jedziemy do Ann Song Farmland i zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. Okej, jest 11:46, właśnie wsiadłyśmy do autobusu. Zobaczymy, o której dotrzemy na miejsce. Dotarłyśmy do jednego punktu, czyli pod Seoul Express Bus Terminal i mam jakieś takie, nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucia, że tutaj tego autobusu, którego ja szukam, nawet nie ma, ale może pójdzie wszystko dobrze, na razie jest 12:40, więc minęła godzina, tym autobusem teoretycznie się jedzie 50 minut, potem jest jeszcze mniejszy autobus, mały busik miejski, więc zobaczymy, może jednak się wyrobimy w te 2,5 godziny, jeżeli się okaże, że ten autobus do tego miejsca jest teraz, a nie za 2 godziny. Okej, okay, więc będziemy szukać. Nie jest dobrze. Okej, okay, czyli w automacie tego nie znalazłam, ale znalazłam to w kasie, ponieważ pokazałam pani naszą genialną trasę na Kakao mapie i powiedziała, że jest taki autobus, więc mamy 2 bilety. Bilety są na 13:40, czyli za kolejną godzinę. Średnio mi się to podoba, ale nie mamy wyboru, ale przynajmniej wiemy, że możemy tam dojechać. Mam nadzieję, że dojedziemy tam zanim zamkną, bo z tego co widziałam w internecie, to ten ostatni autobus, ten taki miejski, jeździ 4 razy dziennie. Ann stwierdziła rano, że jesteśmy uzależnione i teraz jest na to dowód, bo odkryłyśmy, że 4 minuty od dworca jest Compose Coffee, czyli nasza ulubiona kawiarnia. W rzeczywistości to nie były 4 minuty, ponieważ musiałyśmy przejść przez wielkie, gigantyczne, podziemne centrum handlowe, więc szliśmy chyba 10 minut w jedną stronę. Więc teraz idziemy w drugą, żeby się jakoś przebić, ponieważ jest też bardzo dużo ludzi tutaj i będziemy umilać sobie drogę na dworzec naszą ulubioną kawą, która wcale nie jest kawą, tylko latte o smaku borówki i truskawki. Jeżeli się nie mylę, to trzymamy to w ręku od 4 vlogów. Więc jeżeli następny vlog będzie bez Compose Coffee, to możecie śmiało uznać, że to jest jakiś gorszy dzień w naszym życiu. Patrząc na ten bilet, odkryłam, w czym był problem. I otóż da się kupić bilet do tego miejsca automatem, tylko nie wiedziałam, że jest tu zapisane po prostu jako Ann Song Derim. Derim, jak kto woli. Chociaż naprawdę, patrząc na mapie, to niewiele z Ann Song ma wspólnego, ale okej, okay, niech będzie. Chociaż moim zdaniem i tak to powinno wyszukać, ale niestety nie wyszukuje, więc pamiętajcie, że ktoś się wybierał, Ann Song Derim. Jesteśmy na miejscu i ogólnie zaczęłam panikować, bo wszystkie przystanki w Ann Song były pośrodku niczego. Po prostu nie było dworca, tylko po prostu zwykły przystanek. Nawet nie było ogłaszane w tym autobusie, więc znowu musiałam pilnować mapy, żeby wysiąść w tym miejscu, w którym powinnyśmy. Więc wysiadłyśmy i znowu znajdujemy się dosłownie między stacją benzynową a sklepem z żarówkami. I tak jak mówiłam wcześniej, nasz autobus ma bardzo, 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 bardzo długie interwały, więc przeczytałam, że jeździ co 490 minut. Oczywiście żadnej informacji na Kakao mapie, na Naverze na ten temat nie ma, na rozkładzie też tego nie ma, ale zaczęłam kopać w internecie i odkryłam, że ostatni autobus rusza o 15:10.
10 minut, teraz jest 15. Więc mamy trzy opcje. Albo na niego poczekać, zobaczyć, czy za te 10 minut pojawi się na rozkładzie i będzie pokazane, o której będzie, ponieważ ten autobus do tego Anson Farmlandu jedzie 5 minut, ale to jest prawie 2,5 km, więc trochę podrenia. Więc drugą opcją będzie przejście tego kawałka, ale widziałam, że idzie się 45 minut, więc to w sumie tak taka średnia opcja. Jest jeszcze trzecia, o co oczywiście możemy zamówić taksówkę, ale chciałyśmy ciąć budżet i zamówienie taksówki to takie średnie cięcie budżetu, bo widziałam, że taksówka najtańsza to 7 tysięcy, z czego w drugą stronę na pewno będziemy musiały zamówić taksówkę, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to jest ostatni autobus, więc nie będziemy miały wyboru. W ogóle zabawna historia jest taka, że zastanawiałam się, jak wysiadłyśmy, jak kupić bilet powrotny do Seulu, ponieważ tu nigdzie nie ma dworca i okazuje się, że dworcem jest taki metalowy kontener. Metalowy kontener, w którym w środku siedzi jakiś pan i on sprzedaje bilety. Weszłyśmy tam, ponieważ uznałyśmy, że warto było może kupić te bilety teraz, zanim się okaże, że nie wrócimy nigdy do domu. Odkryłyśmy, że ostatni autobus jest o 21, więc chyba zdążymy. Tylko nie wiemy, do której ten pan pracuje, ale trzymajcie za nas kciuki, jeszcze się nie poddajemy. Co prawda jest 15, ale do 18 jest otwarty. Do 17 wpuszczają. Jeszcze można kupić bilet do 17, więc jeszcze mamy 2 godziny. Dobra wiadomość, jest ten autobus, pojawił się, mamy do niego 11 minut, więc myślę, że możemy jeszcze chwilę poczekać. I na tym rozkładzie jest faktycznie napisane, a raczej zaznaczone, że to jest ostatni autobus. Dobra wiadomość jest taka, że dotarłyśmy na miejsce, chociaż to też była bardzo ciekawa historia, ponieważ wsiadłyśmy do tego autobusu, który był 1 na 490 minut i w momencie, kiedy przybliżał się nasz przystanek, to nagle autobus się zatrzymał pośrodku niczego i kierowca i jedyna pani, która tam jechała, spytali, dokąd jedziemy. No i my się zaczęłyśmy zastanawiać, jak im powiedzieć, że to jest farmland, bo nie wiemy, jak jest farmland po koreańsku, więc walnęłam farmland i okazało się, że farmland po koreańsku to jest pamland, więc się dogadaliśmy i chciałyśmy wysiąść na tym przystanku, który nam pokazywała mapa, ale okazało się, że jakiś inny jest bliżej, więc kazali nam tam jeszcze poczekać, wysiąść na następnym, wysiadłyśmy na następnym i jesteśmy tu i tu jest pusto, jest dość pusto, są tylko wycieczki szkolne, były dwa autokary, jeden już odjechał. Za mną przed chwilą pewnie widzieliście, przeszła gromadka dzieci. Znalazłyśmy ticket box, chociaż cudem, ponieważ podeszłyśmy do budynku, który wyglądał jak budynek, w którym powinny znajdować się bilety, ale drzwi były zamknięte, więc już zaczęłyśmy tracić nadzieję. Ja widzę jednego ticket boxa po lewej, drugiego po prawej. Wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego po prawej, ponieważ jest właśnie przed tym znakiem Anson Farmland, więc idziemy tam. Jeszcze nam się uda, chociaż Ani już w którymś momencie zaczęła panikować, że nawet pewnie jest pole słoneczników, to jest takie piękne pole słoneczników, że pewnie pole słoneczników nawet za chwilę będzie zamknięte, jakoś nas to już nie dziwi, ale ja chcę zobaczyć te ładne widoki, które tu były. Mamy dowód. Tak. Dwa bilety i jako Polaki cebulaki po prostu poczekałyśmy 12 minut, żeby dostać tańsze bilety, ponieważ od godziny 16 były o 50% tańsze. Tak. Więc uznałyśmy, że 12 minut poczekamy, więc mamy takie, wiecie, bilety ostatniej szansy. No ostatnie 2 godziny przed zamknięciem tak. Było 50% taniej, także mamy. Wchodzimy, dostałyśmy mapę. Jeszcze w sumie do niej nie zajrzałyśmy. Głównie przyjechałyśmy tutaj dla tej części. Tutaj są takie pola z różnymi kwiatami, między innymi z moimi ulubionymi słonecznikami. Jak będziemy miały trochę szczęścia, to mam nadzieję, że będzie też to pole z fioletowymi kwiatami dla Karol, żeby zrobić ładne zdjęcia. Ale później okazało się, że jest tutaj jeszcze wiele innych atrakcji, także idziemy. Weszłyśmy i jest tutaj przerażająco pusto. Patrzcie, oprócz nas jest tutaj tylko ta pani z wózkiem i nie ma tutaj nikogo innego. Ale zwiedzamy. Weszłyśmy wyżej, żeby zobaczyć konie i już miałyśmy atak paniki, bo się rozejrzałyśmy, żadnych koni tutaj nie ma. Ale możecie te konie nakarmić, jak już te konie się znajdą. I na szczęście są, tam dalej. I tutaj przed wejściem jest taka skrzynka z atrapami, marchewkami. Ale tu z kolei były te wykołaczki, na których te marchewki powinny się znajdować. I też już zaczęłyśmy panikować, że tych marchewek nie ma, ale weszłam do środka, spytałam, zdobyłam dwie marchewki. Wchodzimy do, nawet nie wiem jak określić to miejsce, ale bardzo mi się kojarzy z filmami, które lubi mój tata, który jest fanem westernów. I wchodzimy do środka. Jest tu tak cicho. To jest tak dziwne, czuję się jakbyśmy były tutaj jedyne, jakby nie wiem, to było zamknięte, my się tu po prostu zakradłyśmy. On już czeka na moją marchewkę. On czeka. Hejka. Cześć. Straciłam marchewkę.
jest i drugi. Przyszedł on. Okej. Okej. No i po marchewce. No i nie ma marchewki. Cześć. Także zostałyśmy tutaj całkiem same z końmi i jest tutaj mnóstwo fotospotów właśnie stylizowanych na taki świat westernu. Można zrobić zdjęcie w takim miejscu, w takim miejscu. Z drugiej strony jest jeszcze więcej koników. Poszukujemy Dead or Alive. Karol, chcą za ciebie 20 tysięcy. Tutaj jest taki niby sklep z siodłami. Dalej jest coś, co nazywa się Blacksmith. Czy to jest kowal? Tak mi się wydaje, że tutaj są kute podkowy albo coś takiego. I oczywiście biuro szeryfa. Chyba. Muszę przyznać, że bardzo fajnie jest to miejsce zrobione dla dzieci, szczególnie. Tutaj jest na przykład pokój z sianem. Bardzo fajne miejsce na zdjęcia. Tutaj jest taki, coś z tym się bardzo kojarzy z westernem, czyli właśnie takie drzwiczki. No i oczywiście plakaty ludzi poszukiwanych. Ale to jest tutaj bardzo przypadkowe. Teraz mi nie uwierzycie, bo tego nie nagrałam, ale z tyłu leci piosenka Seventeen i dosłownie w momencie, kiedy zaczęła lecieć ta piosenka, ten koń zaczął tak bardzo energicznie machać głową. Znalazłyśmy inne zwierzaczki. Tutaj jest bardzo dużo owiec i z tego co widzę, można do nich wejść. Także jakby ktoś chciał pomijać owce, to tutaj jest możliwość. Wyglądają na super puchate. Nie do końca wiemy, co się dzieje, bo przed chwilą widziałam border collie robiącego sztuczki i myślałam, że to jest jakiś pokaz agility, a nagle, ja nie wiem, czy to widać, nagle widzę świnie, kury, owce. Leci, leci. Lecą kolejne. O nie, to będzie piękne. Okej, ja nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło i jak to jest w ogóle możliwe. Tam gdzieś daleko były przed chwilą te zwierzątka. Teraz doszłyśmy tutaj i szukamy kwiatków. Tutaj jest nawet drogowskaz i on jest podzielony na pory roku. Także my się kwalifikujemy jako summer i autumn, jako lato i jesień. Jest kilka rzeczy, które teoretycznie jesteśmy w stanie zobaczyć podczas tej pory roku. Ale jak zawsze, nic mi się nie zgadza. Znalazłyśmy takie miejsce i wydaje mi się, że kamera wyjątkowo pokazuje, jak tutaj jest ładnie. To są takie pomarańczowe kwiatki, tutaj jest taka ławka w ogóle z motylkiem i te kwiatki wyglądają tak. I już nawet ktoś tam robi daleko sobie zdjęcia. Więc pierwsze pole, jakie znalazłyśmy w tej dacie, to są takie kwiatki. W moim ulubionym kolorze zresztą. Także jak nie znajdziemy żadnych innych, to przynajmniej mamy jedno pole zaliczone. Oczywiście wiemy, że to jest zależne od pory roku, ale tutaj jest zdjęcie tego, co powinno znajdować się tu. I oczywiście, jak się domyślacie, jak widzicie, tego już tutaj nie ma. Ale za to znalazłyśmy drugie pole, tym razem z takimi różowo-fioletowymi kwiatkami. Też są piękne, tylko tutaj już w kamerze to wygląda dość, nie wiem, ubogo. Te kwiatki nie robią aż tak dużego wow jak te pomarańczowe, ale tutaj jest zdecydowanie bardziej pole dla Karol. Jedna z niewielu rzeczy, dla których powinniście do Korei przyjechać latem, to jest to pole. Tutaj powinny być słoneczniki. Ale cały czas te słoneczniki są reklamowane na social mediach. Tak. Ja miałam chociaż tyle, taki procent nadziei, może złudnej, ale miałam, że może jeden słonecznik jeszcze tutaj się jakiś zachował. No ale nie ma. Więc zostaje nam chyba przyjechać latem. Tak, ewentualnie pojechać do innego miejsca, które też jest reklamowane, które jest po drugiej stronie Seulu, więc nie traćmy nadziei, może jeszcze się tam wybierzemy, może zobaczymy, może tam się zachowały jakieś słoneczniki, ale ta różowa trawa, nie wiem jak ona się nazywa, ale podobno jest też w wielu miejscach, jest reklamowana
reklamowana, że już istnieje mniej więcej od 2 tygodni i jej też tutaj nie ma. I te kwiatki, które są różowe, które są tutaj na billboardach wszędzie, też bym powiedziała, że jeszcze nie do końca są gotowe na sesje zdjęciowe, więc uznaję, że w kiepskim, bardzo kiepskim terminie sobie tutaj przyjechałyśmy, ale przynajmniej widziałyśmy biegające gęsi. Tutaj też jest bardzo dużo fotospotów, wszystkich wam nie pokazałyśmy, ale to jest jeden z ładniejszych. Tutaj na środku tego pola, tych różowych kwiatków, stoją po prostu białe drzwi. Wydaje mi się, że idealne miejsce do zrobienia zdjęcia dla Karol. Tutaj właśnie jest ta różowa trawa i wydaje mi się, że jesteśmy dużo za wcześnie na nią. A tak jak powiedziała Karol, w internecie jest dużo zdjęć, że ona już jest gotowa. A tak naprawdę te zalążki tego różowego widać tylko tutaj, w tym miejscu. Więc chyba jeszcze trzeba trochę poczekać. Patrzcie, kogo znalazłyśmy w drodze powrotnej. Teraz się ukrył za płotem. No pokaż się, stary. O. Hej. Proszę bardzo, gość specjalny w naszym vlogu. Jest tych strusi tutaj całkiem sporo. Chyba 5? Przynajmniej tych, co widzimy. A tam z tyłu są jeszcze sarny, a tutaj są krowy. Tam są jeszcze kozy, a tutaj znalazłyśmy małe wiewióreczki, które sobie biegają tymi tunelami. Tutaj jest jedna. Za bardzo jej nie widać. A tam jest druga. Biegnie tym tunelem. Kolejna sobie tutaj wypoczywa. Chyba nie chce być nagrywana. Wyszłyśmy i o dziwo nie byłyśmy ostatnie. Za nami była jeszcze rodzina z dzieckiem. I teraz czekamy na taksówkę, bo nie mamy jak się stąd wydostać. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie masz autobusu. Ten, którym my tu przyjechałyśmy, był ostatni, więc żadnego później już nie ma. Jeżeli byśmy bardzo chciały jechać autobusem, to według mapy powinnyśmy iść pół godziny do niego. Na co w tym momencie nie mamy ochoty, więc po prostu zamówiłam Ubera. I czekamy. Chociaż jeszcze nie mamy kierowcy. Więc może być gorzej. Ale może być też lepiej. Więc zobaczymy. Ciekawe, czy ten pan, który w kontenerze sprzedaje bilety na autobus, jeszcze pracuje. Jak nie, to chyba wrócimy na piechotę do Seulu. 70 km. Dobra, słuchajcie, ja nie lubię zostawiać vlogów takich negatywnych, że znowu nam coś nie wychodzi, więc zareklamuję wam ten park, tak jak on się sam reklamuje, czyli pokażę wam te billboardy, które się tutaj znajdują i jak będziecie po prostu chcieli tutaj przyjechać, to będziecie wiedzieli, czego oczekiwać i co może was skusi, więc są owce. Tutaj jest farma dla owiec, to po pierwsze. Po drugie są te pola, które pokazywałyśmy wam na zdjęciu, czyli takie wielkie, żółte pola rzepaku i innej roślinności. Tak wygląda pole słoneczników. Jest też pole lawendy i to są chyba lilie. Tutaj jest reklama tego pola, które dzisiaj widziałyśmy, czyli tych fioletowo-różowych kwiatków i tak powinna wyglądać ta trawa. Jak widzieliście, to nie był niestety ten czas. Jeszcze nie przyszedł na nią czas. I wisienka na torcie, jest też tort z gokartami. Uwaga, znowu zmiana scenarii i znajdujemy się w Hongdae. Jak możecie się domyślić, udało nam się wrócić do Seulu. Ale nie było to proste, bo tego też możecie się w sumie domyślić. Ten kontener z tym panem sprzedającym bilety oczywiście był zamknięty z każdej możliwej strony. Po prostu życie nam się wtedy zawaliło, bo już uznałyśmy, że nie damy rady wrócić do Seulu. Ściągnęłyśmy jakąś aplikację, żeby kupić bilety online. Oczywiście nie możemy kupić biletów online, ponieważ nie mamy jeszcze alien number i w ogóle nic nie działa, więc nie mogłyśmy kupić biletów online, a po prostu tego autobusu też się nie wdało wsiąść, bo obowiązuje rezerwacja miejsc. Więc powoli traciłyśmy nadzieję i tak sobie siedziałyśmy na tym przystanku i tak podjechał taki autobus, tam gdzie jest destynacja, miał napisane piątek, ekspres terminal. I ja sobie pomyślałam, ty, a może to nie jest głupie, więc sobie znalazłyśmy inny autobus, w którym pojechałyśmy do piąteku, czyli do miasta obok. Jechałyśmy 40 minut totalnie zatłoczonym autobusie, ale jakoś dojechałyśmy i stamtąd na szczęście była jedynka. Była linia metra do Seulu, więc wsiadłyśmy w nią. Oczywiście to też nie było takie hopsiu, ponieważ jak już podjechał ekspres zamiast normalnego metra, to Ana stała etam, przecież musi jechać tak samo, więc wsiadłyśmy sobie do tego ekspresu, gdzie ja przez pierwsze 10 minut drogi miałam chyba taki totalny atak paniki, że ja nie wiem gdzie jadę, nie mam pojęcia, nie było żadnego rozkładu, żadnej następnej stacji, nic nie było tam napisane, ale tym ekspresem dojechałyśmy jakimś cudem na stację, na której miałyśmy się przesiąść. Chociaż gdzieś po drodze w internecie przeczytałam, że na tej stacji się nie zatrzymuje. Jak się okazało, się zatrzymał. Więc dojechałyśmy do Seulu szybciej, ponieważ pokazywało nam, że z piąteku do Seulu będziemy jechać 2,5 godziny. A przynajmniej na Hongdae, albo do naszego domu. Ale uznałyśmy, że pójdziemy na Hongdae, na nasze upragnione jedzenie, ponieważ byliśmy bardzo głodne. Więc mamy tutaj oczywiście kotleta, mamy tonkasy, mamy tutaj bibimbap, czyli faworyt Ann. Mamy tutaj bardzo dużo
rzodkiewki, mamy kimchi. Dzisiaj jest dzień, w którym ja bardzo chcę zjeść kimchi. Więc jakoś udało nam się wrócić. 21:55. Jest szansa, że jeszcze wrócimy do domu. Ale tymczasem smacznego. Dotarłyśmy już do domu, a pod domem niespodzianka. Uwaga, będzie szybki unboxing. Kapcie. Kapcie z Cimim dla Karol. Zaraz będzie przymierzanie, ponieważ ja mam swoje kapcie z Szukim, a Karol nie kupiła w line swoich z Cimim, więc zamówiłyśmy online. Tak się prezentują. A w drugiej paczce jest, nie wiem czy to jest jakieś super ciekawe, ale zamówiłyśmy lemony, czyli witaminę C. Ponieważ online, jak wszystko, w każdym kraju online wszystko jest tańsze, więc zamówiłyśmy po prostu taką wielką pakę, wielką puszkę właściwie na G-Market. I do tego, nie wiem dlaczego, ale w gratisie była torba i to było bardzo podkreślone tej aukcji. Jeszcze w gratisie mamy żelki. Wiedziałam o torbie, nie wiedziałam o żelkach. Uwaga, testujemy moje nowe kapcie. Ja chyba jestem zakochana. Tam są kapcie Ann. I ja żałuję, że nie kupiłam z Cimim, jak tylko je zobaczyłam i już się nauczyłyśmy wiele razy na błędach, że jak coś zobaczymy w Korei, to trzeba to kupić od razu, bo potem bardzo szybko znika, więc niestety tamtych kapci z Cimim już nie ma. Ale znalazłyśmy takie na G-Market i mi się bardzo podobają. Także mój Cimi 1 i Cimi 2 żegnają się z Wami, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Chociaż pewnie jak zawsze był troszeczkę chaotyczny, ale dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!